Czy to już jest to? Czy to już jest ten odcinek? Ostatni z The Last of Us Part 2 na kanale Piechol Plays Games? A cholera wie. Nie, dobra, zobaczymy. No, no. W końcu kiedyś do końca musimy dotrzeć, ale zanim to nastąpi, oczywiście zapasy. Coś lepsze niż to, co mam? Nie. Oj, nie. I skąd tu tyle zapasów? Czy jeszcze całkiem w ogóle tej hacjendy nie obszedłem. Heh. Eli? Co ty robisz? Oczywiście no... Co, ja rozumiem, że ekscytacja przed końcem, ale ej, bez przesady. Jenny, przesyłam ci więcej wołowiny, grapefruitów i ziemniaków. Wszyscy są pod wrażeniem tego, że udało mi się dorwać aż tylu zbiegów, więc daj mi nagrodę. Mamy najlepsze plony, odkąd się tu urządziliśmy. Proszę, dopilnuj, by mojej mamie trafiły się najbardziej tłuste kąski. Podczas mojej ostatniej wizyty była okropnie chuda. Pat. Drugi syn zjema. A Eli co? No, zatopiła się nogą w łóżku. Dobra, wyćmy się na tą czym prędzej. O, tu się w łóżku już coś wydarzyło. I to raczej... Oj, nic dobrego. Nie, myślałem, że... Ktoś, ale to chyba nie moja sprawka, co? A nawet jeśli w sumie. Grzechotniki. No, ale wydaje mi się, że max wszystkiego wszędzie z tego pomieszczenia, chyba że tu. Nie? Dobra, ale to wyglądało jak... Albo progres, albo regres, to się okaże. Co to za jakiś... No ja szczególnie rzecz biorąc pobrał się update do The Last of Us Part 2. Już myślałem, że nie, Boże, nie da się włączyć gry, ale nie, na szczęście dało się. Może tu? Może jednak w tę stronę? Napadnięto na nas. Co się stało? Aha. Nie wiem. Bardzo w tę stronę. Oj. Kurde. Rozproszyć się! Bronić wieży! O, czyli w wieży najcenniejsze rzeczy, tak? Oj, ta trawa nie jest za tyle wysoka, żeby to się ładnie schować. No dobra, ilu was jest? Rekonesans, delikatny, dźwiękowy. Raz, dwa, trzy. Trzy na pewno. No co ty, nie widziałeś tego? O tym to zaraz wyjdzie, prawda? To ale lipa. No chyba, że dostanie cegłą w łeb od razu momentalnie. No bo już tu idzie. Ten się odwrócił, dobra, cię. Może się udać jeszcze w dalszym ciągu, tylko Eli musi tutaj właśnie za narożnik przejść. Ulala. Widział? Nie. A ten? Ten tu stoi. No nie wiem, czy to nie trzeba będzie w ten sposób rozwiązać. A to się może udać? Nie! Niestety nie. Aj, nie powinno dostać. A, o! Uła! Pięknie! Teraz im to mówisz? Trochę za późno. Ej, dobra. Eli, gaś się, uniki! Dobry unik, Eli. Wręcz rzekłbym, że świetny! Niekoniecznie wam to się uda, podejrzewam. A, no nie, 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 ale dupa. Ale, gościu dupa. Żeby nie wykończył. Dobra, zdążę chyba. Mam nadzieję. Jak on to... Jak on chciał trafić, jak jestem za osłoną? Nie, żadnych zmian na razie. Ten batonik bym z chęcią sięgnął. Jakoś, ale dobra, może... Jest pułapce! Wiem, że duża odległość. Za duża nasza shotguna niestety. Dobra, trzeba będzie tym strzelać. Nacierać! Tak jest! Kurwa! A ten okrzyk miał to sens? Serio? Ej, dobra, dobra, dobra. Tak sobie dzień, że tu młotow poleci zaraz.
Sądzicie, pójdą? Powiem, że pójdzie z tamtej strony. Prosto w pułapkę. Prosto w bombę. Be, nie zostawiłem tam bomby? Ja pierdzielę. Jak to nie zostawiłem tam bomby? To, no i podniosę ją z powrotem, co za kretynka, dobra. Okej. No może ktoś się połasi, żeby to się pozwoliło. O tym właśnie mówię. Może jeszcze lepiej, może zapytałem. Nawet nie musiałem. Dobra, czy jeszcze ktoś? Muzyka gdyby się wstrzymała ze swoją intensywnością. A nie, wydaje mi się, że jeszcze jeden chyba gdzieś tam powinien być. Tylko czym do niego? O, tutaj 9. W sumie może by było. A najpierw zobaczmy, czy tam nie ma czegoś przypadkiem. O, ale tu mam Max. Choć odwrotny, bo magazyn jest prawie pusty. Do zapasu dużo. Jeszcze ktoś. Jeszcze gdzieś ktoś jest. Nie wiemy kto i nie wiemy gdzie, ale zaraz dowiemy się. Czego? Pojemnika? Prawie pełno. To znaczy pełno, ale... Jak tam z nożyczkami wyglądamy? Prześwietnie. Dobra, to to robimy w ten sposób. Aha. I od razu, nie ma co. Samo tu. I... zostawmy w takim stanie na razie. Gdyby batoniki i inne. Więc spokojnie zaraz zdrowie Eli w pełni. Miejmy nadzieję. No i jeszcze zapasów też. Nie, dobra, ten tuporek tam zostaje. Tu Max. Tak więc. Nie, ale co mówisz, że tutaj ktoś się szwenda na zewnątrz? Ej, słyszałem jakieś inne kroki niż moje? Nie. Dobra, mała pukawka w łapie, no ale najwięcej naboi właśnie do niej, tu dookoła. Właśnie, tam była cegła, prawda? To uwaga. Znaczy nie chodziło mi o podmiankę, to wielofunkcyjne to było podejście, bo raz, że wiemy, że tam nikogo nie ma, a dwa, cegła lepsza od butelki. Oczywiście w zależności od sytuacji, no ale co do zasady, aha. A tu? A, dobra, już wiem co. Spoko, ale właśnie. Środki wybuchowe, pojemniki, no. Czyli jeszcze jedna szybka rundka dookoła. Bo mamy parę nowych miejsc na surowce. Czyli coś będzie szło podnieść pewnie. No, ej. Ej, ej, to było więcej niż pewne. Halo, halo. Bo tutaj na pewno coś było. Gdzieś tu były środki wybuchowe, gdzieś tu był pojemnik. Ja to wszystko dobrze pamiętam. Ali nie potrafi przeskoczyć kanapy. No okej. No ale z tą raną w brzuchu można jej wybaczyć, a nawet trzeba. No zanim tu... Nie no, gdzieś to było, no, chociaż ten pojemnik. Dobra, już tam walić ten środek wybuchowy. Mam max wszystkiego, co bym chciał, ale... Zresztą butelka, no gdzieś tu była. Kurde. Coś gdzieś ją miało, no. Tak, graj sobie w ping-ponga. Może nie byli tacy źli. Nie no, wcale. O! Okej, okay. Środki buchowe? Nie. Też nie, też nie. Okej, okay, dobra. Lecimy. Z najmniejszą pukawką. Ale. Może w ogóle nie będzie konieczna. O, jest i exit, proszę bardzo, jak zwykle, ale to chyba te drugie drzwi. Ale... No właśnie, exit. No i właśnie o tym update'cie wspominałem. Ciekawe, co nowego wniósł. Może na przykład to, że gwoździe nie mrugają. Jak to powiedziałem, przez chwilę przestały. Ej, dobra. Jest mikrofon w padzie, nie chcę, żeby gra mnie słuchała. Dosłownie. No i mówicie, że to już tu będzie? A czemu nie? Zobaczymy. Czyli wszystko szło zrobić po cichu. Bez zabijania wszystkich.
Ale czy mi się chociaż raz w całym tym przejściu do Last of Us Part 2 zdarzyło oczyścić lokację, znaczy inaczej, przejść lokację po cichu? Czy zawsze tam się gdzieś po drodze wydarzyła jakaś wtopa? Nie wiem, w trakcie renderowania może potwierdzę albo zdementuję to samego siebie, ale wydaje mi się, że za każdym razem coś tam złego mi się po drodze przydarzyło, ktoś mnie zobaczył i trzeba było zacząć pruć. Ej. Au. Ała, akurat ten bok. Ej, masz swój nóż? O, jest tam Abby? Masz. Dobra, dalej. Idziemy. Ej, zaraz. Gdzie Abby? Jest chora. Cofnij się. Przestań na mnie, kurwa, celować. Abby chciała nawiać. Jest przy słupach. Słupach? Idź na plażę. Zobaczysz. Czyli może wiesz, że na wykończenie? No. Mhm. Znaczy, co, wydaje mi się, że jeszcze będzie żyła. To czy wtedy Eli Uyl żyje w cierpieniach i ją dobije, czy może jeszcze odratuje nawet? No to może być ciekawe. A w sumie karma do Abby wróciła tak czy tak. Zresztą jakby patrząc na Eli, to do Eli chyba też. Za te wszystkie trupy. A nie możesz się cofnąć, żeby zobaczyć wnętrze ich celi? A, dobra, widzę nawet już sprintem tak średnio. Na plaży przy słupach, to raczej nie tutaj jeszcze. Abby. Ja nie wiem, czy w ogóle będę mógł podnosić jakiekolwiek zapasy w tym stanie. Bo ja broń nawet nie mogę zmieniać. Nie, dobra, to ciśniemy do przodu, to nic nie będzie. Ja nawet nic nie mogę podnieść. Oj, nie wiem na ile. To było odbicie mojego światła. Ej, ale tamci więźniowie, ale w sumie mają szczęście, nie? Nie przeszedłem po cichu. Zabiłem wszystkich. No, prawie wszystkich, jak słychać. Ale przynajmniej teraz mają zdecydowanie większą szansę. No, już tam widzę z dowodzeniem kiepską. Dwa przeciwstawne rozkazy. No, i spójrz na tą ranę. A, znowu krwawi. Była zszyta. No, właśnie. To jest dobry komentarz o tej sytuacji. Fuck. O, Fall Guys. Znaczy, wiecie, w co będę grał po The Last of Us Part 2. Ale czy zrobię z tą serię? Raczej nie. Po prostu tak dla siebie. No, czyli rozpieprzyliśmy żołnierzom ogólnie całą ich bazę. Nazwijmy to tak. Ale to oni rzucają mołotowami wewnątrz, nie ja. Ja chciałem, ale skopałem. A, przy słupach. Ale tylko Abby? A gdzie jest Lew? Tam go nie było wśród uciekinierów. No i nawet w sumie Eli o niego nie spytała, bo to o niego nie chodzi. O kurde. Oj, zobaczcie, budzik. Moje profesjonalizm z mojej strony. Sprawdzę telefon wyciszony, ale budziki i tak dzwonią. Ej, ale to nie znaczy, że, to nie, że ten był ostatni. Z przodu to przed nami. Zbyt małe łapy jak na Abby. Moim zdaniem. Ale się jeszcze okaże. Dobra. Ja upewniłem się, że ten inny budzik nie włączony. Ja pierdzielę. Co oni tutaj z tymi ludźmi porobili? Pieprzeni sadyści. O! O, tam gdzie kaszel. Abby? Nie. Z tej strony? No to nie ty, Abby. O! Nie, też nie. No kurde, co? Oby nie. No skąd dobiła ten kaszel, cholera? Co, jeszcze dalej? No dalej się już nie da. Halo, Abby. Kaszlnij głośniej. No to wygląda jak Abby. Tak szczerze. No, choć nie do końca. Łapy za małe. O! Jest i ona.
I chyba jeszcze żyje. O kurde, i co? Ale będziesz mogła? Chciałbym mi zespół? W takiej sytuacji? No tylko ja już musiałem chyba wejść na ten słup, nie? Zostrzyli włosy na krótko, na siłownię nie chodziła. Ja pierdzielę, ale... Wrach człowieka. O, lew raczej. Ej, żyje! Znaczy wcisnąłem celowanie, mogę co najwyżej zbliżyć. Broni nie mogę wyciągnąć. No, Eli nie wypowiedziała z siebie słowa. No, kiepsko z samą Eli, ale... Ja w sumie nie jestem ciekaw, jak długo tam Abby i Lev wisieli na tych słupach. Ale... No i tak, Abby widzę pełna determinacji. No a też totalny wrak. Pierwsza rzecz, jaką wypowiedziała, to prośba, a wręcz błaganie o pomoc. O, łódka z menu głównego. Ta z prawej. Co, odpłyną dwoma różnymi łodziami? Abby ma silnik, a z prawej? Nie, też jest silnik, całe szczęście. No i co dalej? A jej po prostu pójdzie do łódki po prawej stronie? Bez słowa? Czy jeszcze dokończy dzieło na sam koniec? Mocno. No, a może jednak? A może jednak? Nie pozwolę wam odejść. A jednak. A jedna. Nie. Nie będę z tobą walczyć. O kurde. Będziesz musiała. A. Tak nawet sobie pogrywamy teraz, tak? To nie jego walka. Czego w to wciągnęłaś? Okej. No, naprawdę? Mimo wszystko? Serio? Tak po prostu? Twarzy. Aha. Ja nie wiem, czy chce to robić, ten naprawdę. No ale naciera. Ale to atakuje.
No. Atakuje. Ja się tylko bronię. Zresztą ona w tym momencie też. Już w paru ładnych miejscach pocięta. Ale jedna z was ma szkolenie wojskowe, druga nie. A to się szybko może skończyć, nie? Role się mogą odwrócić. No. Pola walki, a jednak. Strzał adrenaliny, tuż przed śmiercią, praktycznie. O-o. Żeby teraz się role właśnie nie odwróciły, ale już nie ma noża! Aj! Oj, nie chciałem. O, dobra. Nie mamy bloku. Ani żadnej broni. No i dobra, pokoda. Ajajaj, kontra! Oj, to po co on poleciał? Ej, tam jest twój plecak z bronią. A jak nie? No dobra, no to... To lecimy dalej. Dobra, jeszcze razy. Dobra, błaga o litość. Damy jej się podnieść. Dobra, wstawaj. Jeszcze raz cię położę tylko. Czy już teraz nie wstaniesz? Już nie? Ja naprawdę muszę to zrobić. Czy jednak? Bo jakiś tam ruch jest. Muzyczka się znowu jakby uruchomiła. Wstaniesz? Czy już nie? Już powoli walki. Dobra, no to skoro trzeba. Oła, nie. Jeszcze odgryzła palec? Czy tylko ugryzła? No ja tu wciskam kwadrat cały czas, ale nie ma ikony, która by to sugerowała. Czy lew uratuje Abby? Czy może Ellie się opamięta? Jeszcze jest szansa. No. No. Masz ten palec mały, czy nie? Czy Abby już go zjadła? Zabierz go stąd. No chyba ma jeszcze palec. Mocno ugryziony. Jednak wśród żywych pozostaje i Abby, i Lev, i Ellie. Przynajmniej na razie. Ale Joela wśród żywych już nie uświadczymy. Teraz napisy końcowe, czy... O kurde, straciła jednak te dwa palce.
pytanie, jak się Dina urządziła przez ten czas. Nie ma co zwlekać. Zetraktor nieruszony, stoi w tym samym miejscu chyba dokładnie. No chyba, że to też... No pytanie, jak dużo czasu minęło. Nawet nie jestem w stanie oszacować, co mogło się tutaj wydarzyć. A tu Abby i ten, JJ z Diną martwi na ziemi. Przypadek. O, nie ma nikogo. I niczego. Czyli trzeba jechać do Jackson w takim razie. Pewnie w Jackson znajdziemy tą dwójkę. Ale za wszystko, czy jakaś wiadomość dla Abby będzie? Zresztą dla Abby, pfu! Dla Ellie oczywiście, o to mi chodziło. Ani tu. No, w toalecie, takie dziwne miejsce, żeby tam szukać akurat. O, coś można wyciągnąć, tylko iść wyłącznie dziennik. No. Jeżeli jakaś wiadomość, to właśnie na górze będzie, pewnie w pokoju Ellie. Czyli właśnie tam za zamkniętymi drzwiami pewnie. Ale jeszcze dokładnie się przyjrzyjmy. Nie, tutaj nic. O, ten pokój pozostał nieruszony. I... wiadomość jakaś... Ej, częściowo zerwany plakat. Ktoś śmiał. Dobra, nie, ale... I właśnie, ja wiem, że grać na gitarze z trzema palcami. Nie, ale spodziewałem się autentycznie jakiejś wiadomości. Może w futerale. No i zobaczmy, czy będzie w stanie coś zagrać. No, prawa ręka cała. Nie brzmi to tak dobrze, jak brzmiało do tej pory. Ale tego się można nauczyć. Mimo braku dwóch palców, ale... I to jest koniec? Nie dowiemy się, co jest w Jackson, gdzie jest Dina. Pierwsza lekcja? Nie. Chyba nie. Za późno na pierwszą lekcję. Co pijesz? Kawę. Skąd ją masz? Od gości, którzy wpadli tu tydzień temu. O. Trochę mi głupio na myśl, co za nią przehandlowałem, ale... jest niezła. Poradziłabym sobie z Sefem. I musisz przestać męczyć Jessiego o moje patrole. Stoi. Dina.
To twoja dziewczyna? Nie. Jakie zmieszanie w głosie. Nie, ona to tylko głupi całus. Nic nie znaczył. Ona... Nie wiem, po co to zrobiła. Ale podoba ci się. Głupia jestem. Słuchaj, nie wiem, jakie Tadina ma intencje, ale... Miałaby szczęście, gdybyście były razem. Ale... Nie próbuję was... Miałam umrzeć w tamtym szpitalu. Moje życie coś by znaczyło. A ty mi to odebrałeś. Dla Joela twoje życie znaczy wszystko, wiesz? Zabijał za to i nawet umarł za to. Gdyby Bóg pozwolił mi raz jeszcze przeżyć tamtą chwilę, zrobiłbym dokładnie to samo. Tylko, że nie wiem, czy kiedykolwiek ci wybaczę. Ale zamierzam spróbować. Dziękuję. I co, i to było ich ostatnie spotkanie, tak? Okej. Do zobaczenia. No. No i ostatni raz, kiedy się zobaczyli, to... że był już... no... przed ostatnim ciosem. I znowu się załapi, wypuści. Nie. Ale kurde, aż łezka mi się wokół zakręciła. Jednak ta gitara robi swoje. Albo widok Joela. Zostawiła ją. I całą przeszłość za sobą. I to chyba było The Last of Us Part 2. Mhm, tak jest, moi drodzy. No i co sądzicie o grze? No, inaczej. Nie zasługiwała na pewno na te bardzo negatywne oceny, jakie dostała na samym początku. To wiadomo, przez śmierć Joela na samym początku gry. No ale ogólnie, całościowo... No czy będzie to gra generacji? No na pewno gdzieś tam w top 10 się będzie pojawiała. Ale jednak chyba osobiście wolę jednak The Last of Us 1. Tak, no jednak ten fabularny myk zabijając Joela, nie, szkoda.
Bardzo lubiłem Joela. I w sumie wolałem, jak Ellie miała 8 palców. Lepiej, jak miała 10. Szkoda tych dwóch. Ale w sumie Abby też bardzo dobrze napisała postać. Pytanie teraz, czy będzie The Last of Us Part 3? No, jest jakby co potencjał. Tylko co, jakoś znowu doprowadzić do spotkania Abby i Ellie, czy może tym razem już Abby jako protagonistka? No kochani, jeszcze raz wielkie dzięki wam za oglądanie tej serii, tym z was, którzy dobrnęli do końca. Podziękowania należą się tym większe, no bo to dla was właśnie nagrywamy. Przecież myślicie, że przy takiej ilości wyświetleń to jest choć jakieś pieniądze czy coś? Nie. Po prostu jest te parę osób, które to oglądają. Albo po prostu kilku desperatów, którzy nie mają jak zagrać w The Last of Us Part 2 i znaleźć akurat tą serię na moim kanale i postanowić, że tutaj sobie obejrzą. Też spoko. W każdym razie wielkie dzięki. Jeżeli coś będzie jeszcze po napisach, to zobaczycie to, bo zostają nagrywanie włączone, a sam już muszę lecieć, więc trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej.